Praca nad czystką to była podróż w nieznane. Chciałam zrekonstruować postać mojej babci Franciszki, babci ze strony taty, której nigdy nie poznałam, bo ona zmarła w latach 60. przed moim urodzeniem. No i idąc śladami jej losów, nieuchronnie dotarłam do wydarzeń, które na pewno najbardziej zaważyły na jej życiu, mianowicie do tego, co wydarzyło się w Galicji Wschodniej w latach 40. zeszłego stulecia, do wydarzeń znanych jako czystka etniczna lub też rzeź wołyńsko-galicyjska, bo właśnie babcia i mój ojciec i jego młodsze rodzeństwo byli z tej czystki ocaleńcami. Moja babcia zmarła na ziemiach odzyskanych w szpitalu psychiatrycznym 20 lat. Po tamtych wydarzeniach. Ja przez wiele lat, właściwie do czasu, kiedy nie zaczęłam pracować nad tą książką, tych dwóch informacji jakoś nie wiązałam ze sobą. Przypuszczalnie dlatego, że mój ojciec nigdy nie opowiadał o wojnie i o czystce jako o traumie. Raczej bagatelizował tamte wydarzenia. Tak, mówił o tym, że to było tak bardzo, bardzo dawno temu. I to się skończyło, na pewno nie ma żadnego i nie miało żadnego wpływu na dalsze życie rodziny. No to oczywiście nie jest prawda. Myślę, że w Polsce, kiedy rozmawiamy na temat Wołynia, rzezi w Galicji Wschodniej, na temat tych trudnych relacji polsko-ukraińskich, myślę, że stanowczo zbyt rzadko stawiamy najważniejsze pytanie, mianowicie dlaczego to się wydarzyło? Jak to było możliwe, że nagle sąsiedzi podnieśli rękę na sąsiadów? Zbyt mało mówimy o psychologii. Dla mnie to nie jest opowieść o złych Ukraińcach i o biednych Polakach. To jest opowieść o człowieczeństwie, o tym, do czego człowieka może doprowadzić poczucie krzywdy, upokorzenia, gniew. I myślę, że jest to też opowieść o zemście, o tym, jak straszna jest to machina, bo to, co wydarzyło się w Galicji Wschodniej, to nic innego jak akcja odwetu, odwetu za upokorzenia, za krzywdy. I myślę o tym, jak bardzo to jest niebezpieczne również dzisiaj, kiedy na przykład widzę samochody z naklejkami Wołyń, pamiętamy, czy jakieś antyukraińskie odnoszące się do Wołynia napisy na murach. Zemsta niszczy i zemsta jest takim łańcuchem bez końca. Ktoś musi wreszcie powiedzieć stop.